to jest naprawdę dobra szkoła. I dlatego my tu jesteśmy i właśnie dlatego tyle głosów takich. Nie padło nigdy, że to jest zła szkoła. To właśnie jest potencjał nauczyciela, którzy będą rozproszeni. Dlatego też chcemy, żeby zostali w szkołach naszych na terenie gminy. Też tego naprawdę chcemy, bo ja jestem żoną i nauczyciela tej szkoły, i jestem mamą chłopców, którzy chodzą do tej szkoły. Tak? I to jest taka no, podwójnie trudna jakby rola, prawda, i sytuacja. Bo a jeżeli mogę zapytać, chodzą do klasy której? Do klasy trzeciej i do klasy szóstej. No i za rok pójdą do Piedrowicy i tak jak do szkoły? Szósta już pójdzie. Już pójdzie do szkoły, do Piedrowicy. Ta decyzja należy do nas, do rodziców. A, czyli nie wiadomo, czy pójdą do Piedrowicy. No, może pójdą do Raciborza. Nie może, ja tego jeszcze nie wiem, bo... Okej, okay, nie, no więc to jest... No wie pani, a my co mamy zrobić? A my co mamy zrobić? To pani mówi, że pani nie wie, czy pójdą do Piedrowic, czy do Raciborza, a może do Pietrza, albo do Łupczyc. A może jeszcze na przykład do Poznania, albo do Wrocławia, do prywatnej szkoły. Ale życzę, tego życzę. To jest pani decyzja, oczywiście. Ja zabieram za wszystkich rodziców, absolutnie proszę negatywnie nie odczytać moich słów. Nie, bo nie. Dzieci chodzą do samorodów i to jeszcze będzie cały semestr, prawda? Nie. Tak, to no, tylko, że... Ale... do dziecka, bo gdyby mi się to nie podobało, gdyby nie podobał mi się poziom kształcenia, gdyby były jakby, no nie wiem, duże uchybienia, to ja zabieram dawno dzieci. Ale to proszę mi dać, proszę, rodzice, mnie, proszę zrozumieć też pana wójta. Przychodzą rodzice, którzy wypowiadają negatywne sądy na temat tej szkoły, bo zabierają dzieci do innych szkół, ale są my nie przychodzimy osoby, do pana wójta, bo nie mamy takiego obowiązku, prawda, żeby chwalić, przychodzić i chwalić tą szkołę. Ale nie, nie, tylko żeby rodzice rozsądnie nie zabierali dzieci i żeby byli rozsądni. Wie pan, no, ile jest elementów tutaj rozwiązania różnych spraw? Są. Tylko ludzie właśnie są niekiedy uparci i nie zrobią tego i cierpi na tym wiele innych, bo taka jest rzeczywistość. Wszystko leży, bo my nie potrafimy zbudować wspólnoty samorządowej. Taka jest rzeczywistość. Ale teraz ja mówię, że są jakieś rozwiązania, co by po prostu mogły pewne rzeczy po prostu uratować. To chcemy te rozwiązania zrobić, panie wójcie. No to ja czekam na was, ale ja nie chcę. Mówimy o ja tym, panie wójcie, teraz naprawdę nie stawiamy spotkania, chcę wysłuchać waszych propozycji. To, nie stawiajcie ściany, Piotrze. Że ja zamykam. Ja zamykam. No pan was z państwa strony chce wysłuchać, chcę analizować. Propozycja jest i warto ją rozpatrzyć. Warto ją rozpatrzyć. Ja myślę, tu nie mamy co się ścierać w tej chwili. Ale czy my się ścieramy? Nie, panie wójcie, ja to cały czas tłumaczę szacunek dla pana i dla pani inspektor. Jak wstępnie nie będę o tym mówiła, jak pan to rozwiązał i no powiedzmy propozycję podał. Naprawdę szacunek ze strony na tym, że zawsze dba pan o nauczycieli. I nie chciałabym tutaj teraz cokolwiek powiedzieć, tylko słowa, że ktoś przed emeryturą musi iść na tą emeryturę, że na przykład już ma te 60 lat i pana zdaniem ten człowiek musi iść, to ja też i tak, sorry, muszę iść za 3 lata i pan nie, pani Lono, nie chcę iść, bo ja mam potencjał, ja jeszcze chcę pracować. Patrz, tak? Pani, ale nie, panie wójcie, daj mi pan skończyć. Jeśli jest decyzja, to jest coś innego. Jeśli ktoś chce iść na emeryturę, tak, i przechodzi, to jest coś innego. Ale ja myślę, że moje koleżanki nie będą chciały przejść w tym przyszłym. Fajnie, tylko pani Lono, jest problem taki. Czy to jest konieczne, że muszę iść? Ktoś się też określił, szczególnie w tego typu zawodach. To jest coś innego, tylko nie chodzi o to, że będziemy zmuszać. Pani koleżanka pracuje w szkole i mówi tak, nie, ja jeszcze będę pracowała. Po czym po pół roku dochodzi do wniosku, a jednak nie będę pracowała. I w połowie wyjaśnić, roku mówi, do widzenia. I mam taką sytuację. I to jest tak, jak mi to pasuje jako osobie, to fajnie, że ja tak mogę. A to, że potem będzie miał, nie wiem, samorząd problem, to już jest wasz problem. To jest zamek, oczywiście, ja to zależy, w którym miejscu się kto się martwi, planuje budżet, przychodzi dziecko, bo ma jakieś problemy, przynosi mi orzeczenie i muszę wyczerpać pieniądze. I się zastanawiam skąd, jak i gdzie. Ja tego nie znam na początku. Chętnie bym to zaplanował wszystko. Wszystko po prostu zrobił, ale życie mi widzenia zależy od punktu siedzenia na pewno. I ja muszę podjąć, myślę, gdzie, co, ja. To jest taki proces. Doświadczam tego dobitnie dzisiaj. Jasne i czytelne. Dzisiaj tego doświadczam. Ale nie mogę. Buduje żłobek, ale ktoś przenosi dziecko do innego, bo tak mu jest wygodnie. Ma tak zapisane prawnie. Ja liczę na te dzieci, kadr przygotowuję. Bo potem się... Pierwszego przychodzi mi nie ta ilość. I co mam zrobić? Dzisiaj pracuję, co się z wami, ale na razie. Okej, ale dobra. To nie są takie łatwe tematy, dlatego z wami dyskutuję, żebyście... Panie wójcie, ja chciałam się jeszcze do dyskusji dołączyć, bo widzę, pan wójt już zamknął swój fajl, ja bym chciała jeszcze swoje pytanie tam, żeby wójt zanotował.
My zostaliśmy tu przyjęci przez pana wójta bardzo z otwartymi rękami jako placówka. Społeczeństwo też nas bardzo chętnie przygarnęło. Współpracujemy, myślę, na bardzo wysokim poziomie tutaj ze wszystkimi. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj tak dobrze żyć, mieszkać. Układa nam się dobrze. Z naszej strony taka prośba, że jeżeli takie pomysły rzeczywiście się rodzą, żeby ta szkoła mogła tu funkcjonować, to bardzo byśmy prosili, bo bardzo dużo dzieci naszych tutaj chodzi do szkoły i dla nas jest to duże ułatwienie. W szkole czują się bardzo dobrze i bardzo dobrze ta nauka idzie. Ja rozumiem, że budżet jest nieubłagany, czasy są ciężkie, myślę, że i w gminie, i w powiecie, i wszędzie jest nie najlepiej, ale też wszędzie jest tak, że większe szkoły utrzymują mniejsze szkoły. I no tak to się czasami robi, że z większej puli się dzieli tak, żeby jednak dla wszystkich starczyło i mam nadzieję, że tego budżetu też wystarczy dla szkoły. To jest problem tylko budżet. W Samborowicach. Z naszej strony to jest taka tutaj gorąca prośba i myślę, że na następne spotkanie będą też rozwiązania na mógłbym plus. Zapytać przewrotnie, czy dzieci w szkole w samych Pietrowicach, które chodzą z państwa ośrodka, czują się źle? Bardzo dobrze. I też wszystkie idą do szkoły w Pietrowicach. No, no, więc dlatego to jakby taka sugestia, że tak, no tu się czują dobrze, a tam się będą czuły źle. Nie, tam się czują dobrze. Też się czują dobrze. I dlatego zostają w gminie. No, no. Dokładamy wszelkiej staranności, żeby naprawdę nie dzielić mieszkańców, żeby mieli też swoje możliwości. Ale nie jestem, nie mam żadnej różdżki i nie mogę nikogo po prostu do pewnych rzeczy przekonać. Niektóre sprawy mnie bolą, bo po prostu naprawdę dokładamy staranności, dbamy o kadrę, mają wysokie kwalifikacje, po prostu jestem za to wszystko wdzięczny. Ale wiecie, jakie są po prostu reguły, których my jako samorząd nie jesteśmy w stanie po prostu no, przeskoczyć.